środę 11 grudnia w Kafe Muzeum w Cieszynie miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach tej edycji adwentowych rekolekcji. Według naszej rachuby piąte wydanie tych rekolekcji, no i jak widać cieszą się dość dużym zainteresowaniem, z czego się ogromnie cieszymy. No jest to taka forma wyjścia, myślę, Kościoła na zewnątrz. Papież Franciszek często o tym mówi, że należy szukać ludzi, należy wychodzić ku nim, a nie czekać na nich w Kościele. Także to jest jakaś nasza odpowiedź na to wezwanie papieża. O słabości mówił ojciec Grzegorz Kramer, jezuita. Chciałbym powiedzieć o słabości, jako czymś, co kompletnie nie musi być przegraną, a może być naszą szansą do dojrzalszego życia, do tego, żeby bardziej siebie zrozumieć, ale też zrozumieć siebie w relacji do Pana Boga. Chcę wyjść od cierpienia, takiego fizycznego bólu, czyli takiego doświadczenia, które wszyscy mamy w różnym stopniu, jakby pokazując, że ani to nie jest wola Boża, tak, że Bóg nie chce naszego cierpienia. Chcę pokazać, czy powiedzieć o tym, że przynajmniej ja tak widzę chrześcijaństwo, że ono mnie uczy tego, że Bóg jest z nami w cierpieniu, a nie jest tym, który to cierpienie ludziom daje, żeby, nie wiem, tak jak to tradycyjnie czasami rozumiemy, żeby nas czegoś nauczyć, nie? Mamy wyjść silniejsi? Niekoniecznie, właśnie, no bo to już jest jakby z tezą, że Bóg pozwala, jeśli nie daje, to pozwala na cierpienie po to, żebyśmy wyszli silniejsi, tak? Czyli tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia, że Bóg za tym stoi. Niekoniecznie, nie? A te rekolekcje przy kawie, jak ksiądz ocenia właśnie taką inicjatywę, żeby się spotykać właśnie w takich lokalach, w takich miejscach? Ja powiem, że jestem w bardzo pozytywnym szoku. Pierwszy raz coś takiego widzę. Jest też frekwencja. Tak, no jest bardzo dużo ludzi i w ogóle super. No, zobaczymy, jak to pójdzie, mi przynajmniej, bo z tego, co wiem, to nie pierwsza edycja i bardzo fajne rzeczy się tu działy, więc mam nadzieję, że tej tradycji nie zepsuje w pierwszym dniu kolejnej edycji. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.